Może teraz spotkamy tych wartowników, kto wie. Jak nie jestem wielkim fanem tego umiejscowienia, tego zakonu. Jest tak daleko i nie mam o czym mówić, jak Przejdźmy. się idzie. Okej, mam ich. I tak Garrick chce zdobyć względy Lady Irlany, jakiej tam było? Irlany, tak, która najwidoczniej jest paladynką? I tak Cyrando, który jest skryty w cieniu, no, może ukrywa się w cieniu, nie wiem, ale podpowiada mu jak tego. Garrickowi, jak ma wyrażać się kwieciście. I tak po którymś, to chyba po drugim czy po trzecim razie Irlana zauważy, że Cyrano podpowiadał i on tak naprawdę mówił te wszystkie ładne rzeczy i coś tam będzie, o, zakochałem się w tobie, czy coś, nie wiem, coś takiego dosyć absurdalnego. Wezmę się za to. Pozdrawiam cię. Zostali zniszczeni, kompletnie zniszczeni. My w sumie byliśmy zniszczeni prawie przez nich, ale my zniszczyliśmy ich szybciej, zanim oni zniszczyli nas. Szczęśliwa, że podróżuję I o z to w tobą. sumie zawsze chodzi w walce. Nigdy nie myślałam, że będziemy No dokonywać świetnie, tak wbijmy zbudowanych poziom oddziałów. i zobaczymy punkty biegłości, które nie przydadzą mi się, oraz czary kapłana, które na tym poziomie, no, szóstego zawsze mamy. Wiedza zwiększona. To jest najlepsze. Zwiększona wiedza. Dobra, możemy dać włócznie, czemu nie? I okej, dodatkowe poziomy. Mogę dać dodatkowe leczenie i mogę dać. Serio, te pierwsze poziomy nie są aż takie wciągające, czemu nie? I. Może jeszcze słabe leczenie. I dodatkowe zaklęcie szóstego poziomu. Myślę w sumie, że wezmę to. Sprawdzenie żywiołaka ognia, bo czemu nie? Będę się starała ze I wszystkich teraz jeszcze sił. zobaczmy. O, Eri ma te wszystkie zaklęcia. Świetnie. Jestem szybsza niż widział. Wszyscy no i także dostaliśmy tę rękawicę leczenia. I Bu, i ja, I czemu nie? koniki i łowcy z wszystkich krajów, radujcie się! W sumie ile ona leczył? 10 punktów życia. Dowolna trucizna? To nic nie jest aż tak wielkiego, ale zawsze coś. Maniaku, już tam jestem. A także przy okazji, jak widzicie, nasza reputacja się zwiększyła, odkąd pomogliśmy szlachetnemu Zachanowi Skoro trzeba, to szlachetnie zrobimy. zaszlachtować kogoś. Zaiste pochwalam ścieżkę, którą kroczymy. Służymy Bogu. Zaiste pochwalam zabijanie upadłych paladynów i mordowanie czarodziejów, bo mam ich w dupie. Ach, Keldon, ta twoja dziwna moralność. Najlepiej mi to zostawić. No i tak, ponownie jesteśmy w tych kanałach, jednak teraz jesteśmy o wiele, wiele bardziej silniejsi. Co mogę W związku z zrobić? czym trochę buffów. Jestem gotów. Myślałem, że Coraz rzucam. bardziej ekscytujące niż jakikolwiek cerk. Okej. Czekam. W sumie czemu nie? Zwiększenie siły. I tak po wykonaniu tej części zadania będziemy musieli odpocząć. Niemal na pewno. Zaczynam się niecierpliwić. Okej. Ty wskazujesz Dobra, Minsk zmagania niech nie rzuca na razie oddalić. tego, bo. Bo wiem, jak to się skończy. Rzućmy na niego karową skórę. Erich na wszelki wypadek rzuci na siebie kamienną. Nie, co ty robisz? To jest korowa. Ona ma. Tak, pomyliło mi się, to jest kamień. Dziękuję. I w sumie. W sumie rzućmy krzywdzenie. A może. Może nie, może poczekam. Daj mi jakąś wskazówkę. Jeśli pamięć Ok, pozwoli, kryjcie się w cieniu. całość. Szybki zapis i jedziemy z tym koksem. Zatem w tej walce, co chcecie zrobić zawsze, jeśli macie złodzieja, który dobrze sztyletuje, chcecie pozbawić tę drużynę tego oto pana Gajusa.
Ponieważ Gaius jest niesamowicie irytującym czarodziejem, oczywiście każdy czarodziej rzuci na siebie od razu zaklęcie ochrony. No, na tym etapie gry mógłbym to skontrolować. Jednak, także co jest ważne, gwiźdźle, tutaj Gaius rzuca automatycznie. Jeśli podchodzimy do niego niewidzialnym, to od razu rzuca wykrycie niewidzialności. Jednak nasza postać jest niewykrywalna. Jej. Iwała. Iwała. I nie zabiłeś go. To jest smutne. Okej, okay, jeszcze raz. Ale to jest dziwne, to chyba jest pewnego rodzaju bug. On rzuca to dwa razy. Może ze względu na to, że się pojawiliśmy i zniknęliśmy, ale cały czas. To daje nam dodatkowy atak. No już Imo, zabij go. Świetnie. Nawet jak widzicie, dopiero wtedy cały czas oni muszą zainicjować dialog. Oni chyba nie inicjują tego dialogu, jeśli rzucacie jakieś zaklęcie obszarowe. Chyba, ale chyba... Nie pamiętam dokładnie. Chyba wtedy tylko. Nie chcą zamigać. I przy okazji, jeśli zapłacicie im, to oni zaczną zbierać się do wyjścia, ponieważ no, chcą opłaty, budżetowe opłaty za przejście przez ich kryjówkę, czy coś w tym stylu. No i tak, jeśli im zapłacicie, to po prostu zaczną zbierać się do wyjścia i przy okazji chyba wyjdą przez ścianę, jakiś taki głupi sposób, przez co odpada taktyka. Ała. Au. Przez co odpada ta taktyka zapłacania im i następnego szlachtowania ich. Tak, i ta drużyna poza tym czarodziejem, który jest groźny, on jest groźny przez to, że zacznie spamować palcami śmierci dookoła, chyba 2 czy 3 razy, to jest bardzo irytujące. Dobra, już Imo, zwiewaj. Zaś Eri. Eri może spróbować kogoś unieruchomić. Także poza tym czarodziejem ta drużyna ma wkurzającego krasnoluda, obowiązkowo, na dwóch. Topornik rzuca po prostu toporami i no, jeśli nie ma się wysokiej klasy pancerza, to on ma zaklęte topory przy okazji. Jemu nigdy się nie skończył, bo to jest jeden topór, który wraca do jego ręki, to jest w tym stylu, jak Mjolnir. Jednak on nie jest tak groźny. Ten groźny jest natomiast Draugfe, on zadaje mocarne obrażenia. No, świetnie po prostu, tak, dopadł. No tak, jak widzicie, kopani. Także atakują supami, supem ognia i ten koleś... Świetnie, krzywdzenie podziałało. Jednak ta walka absolutnie nie poszła w ten sposób, jaki chciałem, żeby poszła. Niestety musimy się trochę oddalić od tego kapłana, bo on ma na sobie tą barierę ostrze i przez to, że moje rzuty obronne, czy rzuty obronne Kaldorna są do bani, no cały czas dostajemy mocne obrażenia. Na szczęście drugi kapłan został unieruchomiony. Chyba jeden z nich jest bardziej ofensywny, drugi bardziej defensywny, coś w stylu. No i także ta drużyna ma elfa, czy półelfa, kogoś tam u diabła. Ale on chyba nie jest jakiś szczególny. Żyj od miecza! Żyj długo i szczęśliwie! Dobra, miski jeszcze raz się uleczy. O, dobra, wiecie co, wczytam. Dobra, co poszło nie tak? Przede wszystkim to poszło nie tak, że Yoshimo od razu nie zabił maga. Bo wtedy wszyscy zaczęli się skupiać na nim. On zaczął całe agro zbierać. Także znów nie przyzwałem mojego pojączka. To było drugim błędem. Ale zaklęcie krzywdzenia podziałało. Jej. To był plus. Dobra, już Imo teraz. Atak. Atak. Świetny atak. Tylko 53. Wiem, że możesz więcej zadać, ty dziadu. Okej. Okay. Przyzwij znowu. Ty przyzwij to. Zacznij przyzywać szkielety, które... po prostu ściągnął na siebie uwagę reszty.
Okej. Jeszcze raz. Jeszcze raz, no, jeszcze raz. Świetnie. Przyzwalać pająka, rzuć na siebie krzywdzenie. Eri niech rzuca nieruchomienie, może ktoś się nieruchomi. Skeldor i Minsk zaatakują... Kurde, nie pamiętam, chyba to był ten z barierą ostrzy. I niestety Yoshima wyskoczył już z ładunków swoich pierścieńców, co jest trochę irytujące. Co już nie możesz zrobić jeszcze? W sumie Yoshimo teraz może po prostu ich układać, czemu nie, z łuku. Może komuś przerwie zaklęcie, może nie. Zaatakuj tego kolesia. No i właśnie ten elfa nawet atakuje z łuku. Tak, tak, nie chcemy płacić. Tutaj jest Daugfa, okej. Okay. Ci kapłani przy okazji nie są aż tacy mocni. A, strach rzuca jeszcze. Okej. No wow, ten strach poszedł. Na szczęście mamy kontrę. Na strach. Rzućmy teraz. Zaś moja postać niech spróbuje wykończyć. Tego krasnoluda. Okej. I Kaldun odlazł tak daleko, że... A, rany. To jest trochę irytujące. O mój Boże. Ta walka naprawdę dobrze mi nie idzie. Wypij miksturę. I jeszcze oczywiście, że losowa, zastrana banda... Serio? Okej. Okay. To jest miłe. Dobra, ta walka nie powinna trwać aż tak długo. I tak... Pamiętam, że było łatwiejsze. Zwalam winę na Yoshimo, bo jest do pani. No ale znów to także kwestia rzutów obronnych, bo jak widzieliście wcześniej, tego krasnolda błyskawicznie praktycznie zabiłem, a teraz tak się nie stało, niestety. Jestem gotów. Okej, okay, jeszcze raz. Teraz po prostu szybciej zacznę przyzywać. Po prostu będę spamować przyzwańcami. O. Mam to przyzwanie, że wyłaka ognia. Może to pozwoli mi przychylić szale zwycięstwa na moją stronę. Czyli najwidoczniej tyle? Pamiętam, że mógł zadać znacznie więcej obrażeń tym. A może to nie była... Może to jednak chodzi o typ obrażeń? No, jeszcze raz. Jeszcze raz, Yoshimo. Jeszcze raz. Jeszcze raz, co ty robisz u diabła? Kapitalnie. Jeszcze gorzej mi teraz pójdzie, bo ten mag się zczaił. No okej. Okay. Dobra. Teraz moją jedyną taktyką jest po prostu rzucanie na jego wyłomu i modlenie się o jego szybką śmierć. Okej, a żywiołaka, no mam przez... nie mam zapamiętane tego czaru. Upsi. Uciekaj. Spadaj. Zwiewaj. Ty przyzwij tego berserkera. Oczywiście, że masz strach na sobie. O mój Boże. Dobra, wskrzeszę ciebie już, Yoshimo, po prostu atakujcie. No i tu widzimy te zasrane palce śmierci w akcji.
Okej, ta walka. O mój Boże, ta walka mi daje w dupę niesamowicie. Okej. No dobra, czyli kij włócznia najwidoczniej. Mam ten drugi kij? Nie mam. Nie mam. No dobra, zróbmy inaczej. Dajmy ten kij włócznie mojej głównej postaci jak na razie. I dajmy kostur z ryn Yoshimo. Może mając tak silną broń wtedy. Chodzi po prostu mi o to, żeby najlepiej by było, gdyby Yoshimo zabił od razu tego czarodzieja. Po czym wybił miksturę i zabił i zabił od razu kapłana. I to by było świetne, bo ten drugi kapłan, jak widzieliście, jest bardzo ofensywny. Ze strachem jeszcze jako taką mogę sobie poradzić. Wiesz, tak głupio z mojej strony, że nie zapamiętałem i powinienem. Okej, Yoshimo. Robni go raz. Właśnie, właśnie tak. 114. Czyli tak, kij wykiera. Myślałem, że po prostu jak długo jest kijem, to... Bo pamiętam doskonale, pamiętam, że mając nawet kij 2, kij plus 2, Yoshimo zadawał 90 coś punktów obrażeń. Świetnie. I teraz, złoty chłopcze, masz udać się tutaj. I ramnąć tego kolesia. 41, ok. Może być. I teraz zwiewaj. Zwiewaj, może Erik użyje tego. Mój postać nie użyje tego. Po prostu przyzwańcy. Najgorsze to to, że jeśli postać. Szybko wypij miksturę. Jeśli postać dostaje obrażenia, to z ataków dystansowych to cały czas zatrzymuje się w miejscu i tak idzie, ma taką niezręczną animację, co jest trochę irytujące. Okej, i... co jeszcze możemy przyzwać? W sumie... Może rzućmy bezmyślność? Już Shimon powinien zwiewać to... Mizg zaś przyspieszenie oraz zacznie układać tego snuda. Okej. Eri zaś niech zacznie atakować tego durnego krasnoluda. I nie trafia wcale. Świetnie. To trochę psuje moje plany. Dobra, rzućmy to. Okej, w końcu trafiła raz. No i jak widzicie, to zaklęcie trochę zdaje obrażeń. Teraz naprawdę nie chcę podchodzić do tej bariery ostrzy, bo będzie mnie boleć. Dobra, ona wymarnowała swoje meteoryty, zatem postarajmy się unieruchomić tę postać. To jest chyba najprostszy sposób na radzenie sobie z takimi przeciwnikami. Po prostu unieruchamiacie ich i ta bariera im nie daje zupełnie nic. Yoshimo teraz może ukryć się w cieniu. Ile on ma na skraju śmierci? Już tak źle, na skraju śmierci. Czy ten drugi kapłan zginął, bo go nie widzę? Tak, potrzebna ci szybka pomoc, potrzebna ci szybka mikstura! Ja niech w sumie po prostu zacznie nawalać na tego kapłana. Tyle. Poważne obrażenia już ma, dzień dobry. Jeszcze raz i powinno zakończyć sprawę. Prawie. Kto wie,
Okej, nie mam pojęcia, co on u diabła atakował. No wszystko jedno. No dobra, ostatnia salwa. Eri, moja magiczna artyleria. O mój Boże, jeszcze? Na skraju śmierci. Dobra, zaryzykuję. Walnij go. Wow, jak narzeczanie po prostu. Dobra, zatem co z tego się nauczyłem? To, że kij Wekera jest po prostu. Znaczy, kij Wekera, kij Włóczyń jest po prostu do bani. Cały świat jest ślepy, gdy przechodzę obok. Zaś kij z mocy magicznej. To znaczy, że mógłbym. Mógłbym nakupić ten kostur Arundela na mojej głównej postaci, a wtedy Yoshimaru by cały czas biegał z tym kosturem z Rin. Jak z drugiej strony kostur Arundela chyba kosztuje więcej niż teraz mam. W sumie nie wiem jak zrobić. Tak, już tam jestem. W każdym razie z tej walki, jak widzicie, wypadają. Kilka ludzi są zakłóci w pełne zbroje płytowe, czy zbroje płytowe plus jeden, coś w tym stylu. To jest właśnie ten. To jest magiczny topór, jakim posługiwał się topornik. On. Można nim miotać, można nim walczyć wręcz. On miotany wraca zawsze do ręki. Zatem nigdy się nie wykańcza. Także właściwie chyba każdy topór miotany w grze zawsze ma taką właściwość. Co jest zrozumiałe kompletnie. Dobra, przygotuj się na sprawiedliwość! Zbroja, której nie będę brać. Pawęż, nic ciekawego. Tu wziąłem wszystkie te. A właśnie. Mamy tu pełną zbroję płytową. Jeszcze jakiś tam klejnocik. I czarodziej chyba, co on będzie mieć ciekawego. Nic, okej. Tutaj mamy ukryte przejście, którym nie warto się interesować. Trzeba to zrobić. Bo zainteresujemy się nim o wiele, 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 wiele później. I tu mamy randomową grupę goblinów. W sumie myślę, że tak zrobię. Myślę, że jednak kupię ten kostur Arundela. Może to będzie trochę marnotrawstwo pieniędzy, ale... A czemu nie? W końcu po coś gram tym druidem, prawda? W sumie myślę, że nie wykonamy w pełni tego zadania w tej sesji, bo już trochę mnie wymęczyły te podejścia do tej walki z tą drużyną. Naprawdę popełniłem tyle błędów, że ja dziękuję. Powinno mi pójść znacznie, znacznie prościej. I to wszystko znów działo się z tego, że atakowała mnie właściwą bronią. No i tak, wchodzimy do posiadłości, czy kryjówki Markata, gdzie witają nas mefity. Nie będące zupełnie groźnymi przeciwnikami na tym etapie gry. W sumie nigdy tak naprawdę nie były groźne. No, może tylko dla biednej Eri, która dostała pływ. O mój Boże, dobra, zamierzasz umrzeć teraz, czy coś? Jeszcze mi już nie opadnie. Świetnie. Po prostu kapitalnie. O mój Boże. Wiecie co? To oznacza, że czas skończyć tę sesję. Po prostu czas skończyć tę sesję. W następnej wykonamy to zadanie z zaginionym Hardalisem i to, co następuje po tym zadaniu i w końcu wyjdziemy z tego miasta, bo myślę, że grałem już za długo, jak pozwalam ciężko rannej postaci, która walczy z zresztą niewłaściwą bronią, która służy mu tylko i wyłącznie do zadawania ciosów w plecy, bo przy okazji to, o czym zapomniałem wspomnieć, to jeśli zadajecie używać takiej broni do ciosów w plecy, to zdaje się jest ignorowana biegłość, czy coś w tym stylu. Dlatego to jest takie dobre. Cały czas wliczane są krytyczne pudła, ale tylko tyle. No tak, to było na tyle, kończąc takim stęchłym akcentem. Myślę, że po prostu screenowo wskrzeszę Yoshimo, sprzedam te graty. Przy okazji mogę powiedzieć, to jest Morgenstern, to jest ogon wiwerny i ma jakąś tam szansę na zatrucie postaci, to jest chyba broń plus 2 magiczna.
Nie jest aż taka wybitna, odkąd nawet żadna z moich postaci, zdaje się, nie włada taką bronią. I zresztą. To jest cep bojowy, tak? Cep bojowy Morgenstern? Tak, cep bojowy zyskamy najlepszy w tej grze, jaki może być, i praktycznie jedyny w swojej klasie. Zatem tak, nie za bardzo się interesuje tą bronią. Poza tym mamy, jak mówiłem wcześniej, to jest ta mała tarcza plus 1 czy plus 2. W sumie hełm nie wiem, co robi. Czy mogę go jakoś rozpoznać? No tak, kolejny hełm przed urokami. Czemu nie? Zatem tak, mamy to. I w sumie można Eli nosić, odkąd jest kapłanem. No tak, i to było na tyle, jeśli chodzi o tę sesję zagrania w Baldur's Gate. Wiem, miałem wykonać znacznie więcej, jak zwykle nie poszło mi, ale coś tam osiągnęliśmy. Hej, wbiłem poziom mojej głównej postaci oraz dla Eli. Zatem czemu nie? Tak, to było na tyle. I to był Score i miłego dnia.